In a world gone mad, if there is only one band you should see, it is The Bridge. This is a song about all the things which can frustrate. This is a song about... We have only been together for 2 years, and we've been fundraising for Poland for that time. And we are more psychedelic music, but I just want to focus on the name of the band for a minute. There are a lot of meanings to the word bridge, but in this circumstance, it means bridging the gap. It's more psychedelic music, more improvised music, and sometimes I might make up a song with the bridge. For example, Bit the Needle Off the Record Player was a song that I wrote, and we just sit down and we rehearse every Friday in Lismore, so that if there's a gig on that on a Friday night or something like that, we know that we can rehearse for that, practice for that. It just keeps me alive, the music. Yeah. Two years ago, I was at Unsound Festival and presented at a conference about the importance of festival directors programming work by artists with disability. And the response from some people towards that idea was very strong, that it wasn't something that they thought of. In fact, and most people were interested in programming the work, but it was that the work still has to be the same quality as the rest of the work they program. And I guess the idea from that came to try and make this group that could undertake a tour to Poland. I met Grzegorz, who gave me a CD from Nagorzy, who are going to be playing here tonight. And it was inspiring when I started looking at the work that musicians with disability are doing in Poland. It's a very high level of quality. You know, we, as Mike said, we have fundraised basically ourselves by all the money we've made from gigs, putting into an account, but also selling sausages and bread in front of supermarkets, and selling cakes on the street, and having raffles, and creating some bigger events that raised, you know, quite a lot of money. Od 92 roku istniał do 2000 teatr na Górze. Muzykę w tym teatrze, w spektaklach robiliśmy na żywo zawsze i w pewnym momencie zauważyliśmy, że chłopcy też lubią coś tam pograć, pośpiewać. I stąd właściwie taka odnoga się wzięła zespołu, który na początku zupełnie grał tak bardzo, nazwijmy to, luzacko od 1994 roku. Niedawno komuś zresztą to mówiłem, że gdyby ktoś w tym 1994-1995 powiedział, że grupa na Górze dojdzie do takiego poziomu, jaki teraz reprezentuje, to bym się uśmiał i na pewno bym nie uwierzył. I no, to, co można zobaczyć teraz na koncertach, to jest faktycznie wynikiem tego spotkania, muzykowania raz na jakiś czas, bo my tak naprawdę spotykamy się, gdy możemy, gdy mamy czas. Ja też jestem takim muzykiem nawet niedzielnym, bo potrafię przez kilka miesięcy w ogóle nie ruszyć gitary. Potem mam problemy nieraz na scenie, ale chłopcy z na Górze na szczęście swoją spontanicznością niwelują moje nieumiejętności, bo faktycznie najważniejsze w Na Górze jest spontaniczność, jest żywiołowość. Na pewno nie jesteśmy zespołem takim
który dobrze wychodzi na płytach, czy w studiu, czy nagrywaniu osobno każdego instrumentu. My jesteśmy na pewno zespołem scenicznym, koncertowym. Warto nas zobaczyć też, nie tylko słuchać, ale też widzieć to, co się dzieje na scenie, bo koncert na górze to jest trochę taki spektakl. Nie cierpię jakiegoś zlitowania nade mną, żeby ktoś mnie wierzył. Lubię jak dużo ludzi jest na nasze koncerty przychodzą. Jest naprawdę radość, nie? No jestem pod wrażeniem, że lubię to bardzo robić, nie? Od 2003 roku pracuję w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło Gdańsku i tam pracowaliśmy w jednym z ośrodków z moim kolegą Bartkiem i dostaliśmy po prostu zaproszenie na przegląd twórczości osób niepełnosprawnych w Słupsku, a robiliśmy też zajęcia muzyczne i to nas zmotywowało do tego, żeby przygotować dwa perkusyjne utwory. Wyjechaliśmy na ten przegląd, tam bardzo dobre rzeczy się zadziały i po prostu po tym przeglądzie już wiedzieliśmy, że musimy zrobić z tego nie takie działania muzyczne, powiedzmy typowo terapeutyczne, ale zespół po prostu. Takie były początki, a potem się już wszystko tak spontanicznie rozwinęło. Zostaliśmy jakoś rozpoznani przez inne placówki i do nas ludzie zaczęli przychodzić. Kiedy spotykamy się na próbowni, kiedy robimy te kawałki, jest zupełnie inna atmosfera, wiadomo, prawda? Jesteśmy sami, w ogóle mamy więcej luzu w sobie tak naprawdę, tak? Możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład solo na szklance przez jednego z uczestników było bardziej frywolne, jakkolwiek tego nie nazwać. Kiedy jesteśmy na scenie, dochodzą dodatkowo emocje, tak? Kiedy gdyby cały czas ich uczymy, że słuchajcie, zaczynamy od ciszy, kończymy na ciszy, że naokoło nas będzie cała masa dźwięków, na które nie zwracamy uwagi. Tak samo robimy takie ćwiczenia, że wiesz, że ktoś musi na przykład trzymać puls na jakimś słoiku, a cała reszta mu przeszkadza w ogóle, na czymś innym, żeby on mógł selektywnie patrzeć na dźwięki, tak naprawdę patrzeć, nie? Słuchać dźwięków. No i na scenie właśnie są takie tego typu przeszkadzajki tak naprawdę, tak? Cała masa ludzi naokoło, ktoś pomacha, ktoś robi zdjęcie, zbije się szklanka, to jest zupełnie sytuacja przypadkowa, której nie wyćwiczyliśmy, tak? W ogóle ktoś kogoś obleje wodą, więc trzeba na to jakoś zareagować, a powinno się nie reagować, bo widownia patrzy i tak dalej. Więc to są zupełnie dwa inne światy. No nie wiem, wiesz co, tak naprawdę całość się tworzy na próbach i... No i tam jest niezły ogień tak naprawdę, nie? A na scenie, tak w moim mniemaniu, to jest tam parę procent tego ucieka, nie? Ale dochodzi parę innych procent, więc dwa inne światy.